Sprawdzimy, czy zostawisz łapkę w górę, zanim odpalę najnowszy odcinek. 3, 2, 1, klikajcie teraz! I uwaga, uwaga, bo w dzisiejszym odcinku będziemy oglądali, jak kotek od babci z I Am Cat będzie próbował uciec z domu. I sprawdzimy, czy mu się to uda, bo z tego, co tutaj pisze, to chyba się udało. I Escape Granny House. Uciekłem od domu babki. Widzowie, oglądajcie do końca, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. I jak chcecie więcej odcinków z babką, napiszcie w komentarzu, że tego chcecie i zostawcie łapkę do góry. No, 200 łapek w górę i ja bym nagrał kolejny odcinek. Lecimy bez przedłużania. Today. Dzisiaj. Uwaga, on pokazuje tutaj, co będzie w później się działo. Ej, uciekł. Co jest? Kotek spierniczu... od babci. Aj, jedzenie mam dzisiaj. Dobra, okej, okay, ustawienia, napisy, przetłumacz. Polski! Daj mi jedzenie, no to ja to rozumiem. Ale więcej to może być ciężko, aż tak nie ogarnę angielskiego. Nie chcę mu dawać jedzenia, więc pozostaje mu otwarta przestrzeń i dzikość. Po tej stronie drzwi teraz jest sekretny pokój. Okej, no to idziemy do niego zobaczyć. Za tym zegarem coś stoi. A, ukryty schowek jest za tym pokojem, okej. Nawet nie wiedziałem tak szczerze. A to było na początku filmu chyba. Będzie skakał? Oj, oj, oj. No. Babciu, mogę potrzebować, bo nie ma, aha. Serio, on tam dostrzega gdzieś jakiegoś na kamarek, żeby uciec? Aż się zdziwiłem. Nie no, na pewno mu się jakoś uda. Uwaga. Dostał się, ja cię kręcę. To jest sekretny pokój babki. Zobaczcie to! Można wyjrzeć przez takie... To jest dziura po prostu, dziura w domu? Ja cię kręcę! Nowej aktualizacji oczywiście. No bo wiecie, większość filmów i tak dalej osoby nagrywają w środku, a tu widzimy coś więcej. Jeszcze tu... On mówi, że ten pokój musi mieć sobie jakieś kurde sekrety. No właśnie, coś tam widać w tym rogu, jakieś światełko. Idzie sobie po ścianie po to. Jak się wspina. Podoba mu się ten pokój. Kotkowi. No a babka nie wie, no bo babka głównie co robi? Ogląda telewizję. W telewizji kotki lecą. On mówi, że jak kupiła ten dom, to musi wiedzieć o tym sekretnym pokoju, no ale nie wiem. Babka nie ma jeszcze pojęcia, że on zamierza uciec. Inne sekrety, okej. Okay. Sekrety, które moglibyśmy tutaj dzisiaj znaleźć, zobaczymy. Wziąć się na dach, mogliśmy wejść z zewnątrz, spacerować sobie po ulicach. No jest wiele do odkrycia, naprawdę. O, subskrybujcie kanał, dokładnie, to jest bardzo ważne. No każdy na to czeka, żebyś stąd wyszedł, koteczku, dawaj! Malutki otwór. Pytanie, czy on się zmieści? Może to jest jakiś puszysty kotek typu Garfield? Wyszedł! Ja cię kręcę! Jest na zewnątrz pierwszy raz, udało mu się! Łapa mu jeszcze utknęła. Co jest? On ze ściany się znalazł w lodówce nagle. Aha, jest znowu w środku. A przecież on się niczym nie przejmuje, nie wie o tym, co on robi, no. Uwaga. Przedostał się jeszcze raz, okej. Okay. Teraz już będzie taka większa próba wyjścia na zewnątrz, pochodzenia po ulicy, może zobaczymy. Inne tajne miejsce, dobra, jest zewnątrz.
outside this time. Okay. Gdzieś też byłeś na zewnątrz. Jego ręka wróciła. Oha, próbuję, żeby jego ręka wróciła. Yo, teraz jest na pewno na dworze, bo zobaczcie, ma dostęp do wentylatora, do wenta. Come on, my paw's stuck. I don't like my paw being stuck. Is there any way I could get my paw back? I know this is technically not playing the game the way it's meant to be played, but like, it's pretty good, right? Okay. Out we go. Out chodzimy, we go. Dobra, idziemy. Moving, moving. Porusza się, porusza, porusza. Oh, I'm doing ej! Dala się od babci, zobaczcie! On chodzi po ogródku! To jest niemożliwe! Niemożliwe dla mnie, po trawie jest! Ja cię kręcę! Nie ma mowy, żeby odszedł do domu. On jest na ogródku chyba! Widzi wszystkie drzewa! Chyba spadł. Teraz prosi o a babcia dalej siedzi na kanapie, a jego kotka wciąga w otchłań. Do bedroka leci kotek, tak mi się wydaje, no. Jak to wszystko wygląda? No ładnie to wygląda, mi też, mówi, że mu się podoba w pewnym sensie to z dołu. Dla mnie też, jakie ładne niebo. Nie no, to piekło chyba nie idzie. Tak on leci dalej. Rzeczywiście się chodzi w pamięci. Och babciu, to był naprawdę okropny sen. Jest tylko jeden, zastrzegam, że to nie był sen, to rzeczywistość. I znowu ucieknie. Dobrze, oby mu się tym razem udało i żeby mógł podejść do samochodu na przykład, byłoby fajnie. A, chcę sprawdzić, czy jeszcze da radę wejść na dach. Będzie oglądał całe miasto z góry. Ej, tam jest otwarte okno? O, faktycznie. Drożnie, jasne, idziemy do góry. Jestem przyjaznym kotem, nigdy nie straszę babci. No, na pewno. Babcia się denerwuje przez niego. A tu jest ściana, okej. Okay. On już podrapał. Przeszedł przez nią? O nie, ale szkoda. Babcia pułapki by położyła? No nie wiem. Właśnie, ma nieograniczoną ilość prób, bo tak czy siak będzie zawsze się zrespi z powrotem. Odrodzi się, o tak powiem. No ściana, bo te dachy takie są inaczej wypoziomowane tutaj. Jak on tu będzie przechodził? Tu się zablokował gdzieś. Pietrzu. Co? A nie, no on dalej jest w domu, chyba mi się wydaje. Okej, idzie jeszcze raz do swojego pokoju. Mówi, że bardzo chce na takie więźby dachowe się wydostać. Ty, jest na rogu. No? Babciu, pomóż starszej babci. Zobaczcie, starsza pani z uroniami, bo nie byłaby w stanie zrozumieć, co zaraz się stanie. Co on gada, ten kotek? Jest jakiś sposób, żeby mógł dostać się na dach. Może drzwiami? Ty wyszedł, ale od razu wypadł poza mapę. Ciekawe, czy będzie jakiś taki update, żeby kotek mógł wychodzić z babcią, nie? Może nawet na nie no, na smycie już nie prowadzi kotka. Może też się prowadzi? Nie wiem. Robił to znowu. Mam ze sobą obie łapy nawet, o kurde. Zobaczcie, jest! Jest znowu na zewnątrz babci. Domu babci. Nie utknął tym razem na nic. Już informuję do babci, że go nie będzie. Ja wiem, jak daleko może iść. Ładuje mu się ta ścieżka chyba, zobaczcie. Wydaje mi się, że nie może wyjść poza nią. Ej, faktycznie! A mnie widać tych drzwi w środku domu. To musi być jakiś sekretny pokój, czy co? Na schodów to na pewno sekretny pokój.
Tam są drzwi. So this is a secret room, an upcoming secret upgrade maybe. Upgrade? Update, I was gonna say. I can scratch this. Can I climb it? Że mogę podrapać? Ej, on się wspina na to. Look, that's the staircase. Dobrze mu to idzie. Oh my god, this is so cool. Oh, this is amazing. Podoba mu się. Bo w końcu jest wolny na zewnątrz. Ale kto go będzie karmił jak nie babcia? Ej, próbuję. Ej, co jest? Wchodzi teraz na te belki? Chyba jo. Podoba mu się. I'm on top of the roof. I told you guys it was possible. Nie, no mówi, że to jest możliwe, no i teraz to się sprawdza. Ciekawe, czy może na drogę wejść, nie? Jakie jest to domo? Sorry, Fudgy. Sorry. If you're watching this, I'm terribly sorry, but I'm giving you a shout out, so that's pretty cool. Powiedział skąd zaczął ten pomysł od tego innego twórcy. Ja oczywiście też reaguję na film tego twórcy. Oczywiście do niego jest link w komentarzu, możecie sobie zobaczyć oryginalną wersję. Ja tylko reaguję. Hej! Ostrożnie, pewnie. Tu, o kurde, on spada jakby ze zjeżdżalni, jaki zjeżdżał. I wyskakuje, uwaga! Proszę, żeby go nie wciągnął. Ajajaj. A już myślałem, że... Już myślałem, że on to przeżyje. Jeśli uda mi się uciec z domu i nie możesz mnie tu dłużej trzymać, mogę iść, jak mi się podoba. A teraz lepiej daj mi trochę jedzenia. Inaczej zakończę twoje... O, co? No nie, no. Babcia musi dalej być. Because I can get out of the house. I can just go wherever I want to. Actually, could I go inside of these places over here? Like, so if Granny chooses, she might soon. Zastanawiam. She's mad at me. Wait, Granny, hello. No, chyba babcia jest zła na ciebie, skoro na nią skoczyłeś. No co on tej babci robi? No i oczywiście ucieka z miejsca. No tak. Oh no! Oh no! Quick, Granny's coming. Szuka go! O, się w szafce! Nie wierzę! No piekornika go wrzuciła? Ej, co jest? Serio, pierwszy raz coś tylko widzę, że przycisk, który może otworzyć sobie nawet. Serio, to jest dobre. To chyba było przemyślane na wypadek, gdyby kotek tam w środku był. No ale skąd by... Kto by pomyślał, że kotki będą chodzić do takiego miejsca? To jest więzienie teraz, no. Normalnie z kratkami. Babcia idzie po niego. Masz przerobane, koteczku, teraz. Już babka ci pokaże. O, widzi to. Skoczył jakoś. Nie martw się. Jestem bezpieczny, będę dobrym kotkiem. No ciekawe. Aż do następnego razu. No i zobaczcie, co niej zrobił. Dostaw komentarz. Dokładnie. Jak znacie jakieś sekrety, też napiszcie. Ja się z wami już będę żegnał. Dziękuję za oglądanie. Przypominam, że link w opisie do filmu, na który reagowałem. Zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło, widzowie. I napiszcie w komentarzu, jak mnie jeszcze słyszycie, to jaką gierkę byście chcieli. Proszę, napiszcie w komentarzu. To dla mnie naprawdę bardzo ważne i się bardzo z tego cieszę. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć. Puu.